Thank you.
Pan wieczernik przygotował, swój zaprasza lud. Dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół.
Thank you.
Thank you.
mamy na białą linię ładnie. Oh.
do końca umiłował, gdy się chlebem stał dla wielu. Chrystus, Chrystus nas do końca umiłował i stał się chlebem dla nas. My także bądźmy chlebem, chlebem dla braci. Nasza świętość hostio żywa, niech się wrodzi z Twej ofiary, by Cię wielbić i pożywać, strzegąc dawnych ojców wiary. Chrystus, Chrystus nas do końca umiłował i stał się chlebem dla nas. My także bądźmy chlebem, chlebem dla braci. Spożywa, będzie żył na wieki. Spożywa, będzie żył na wieki. Pan z wami, słowem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tobie, Panie. Trzeciego dnia po śmierci Jezusa dwaj z Jego uczniów byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali, rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. On okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serca nie pałały w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie.
prawdziwe niebo, bo jestem z nieba. Tej hosty jest Bóg żywy. Tej hosty jest Bóg żywy. A zakryty jest prawdziwy. O zakryty jest prawdziwy.
Thank you.
Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Moi drodzy, za chwilę na skończenie tego pięknego nabożeństwa połączonego z procesją do czterech ołtarzy przyjmiemy błogosławieństwem świętym sakramentem na cztery strony świata. Wcześniej pragnę bardzo serdecznie wszystkim podziękować za obecność, za modlitwę i za świadectwo wiary. Bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim dzieciom, które wytrwały do końca, mimo tego żaru, jaki się dzisiaj leje z nieba. Dziękuję bardzo serdecznie druhom strażakom, również za asystę i za zabezpieczenie ruchu policji, która również zabezpieczyła ruch, żebyśmy szczęśliwie mogli przejść tą procesję. Dziękuję bardzo serdecznie kołom gospodyń wiejskim, a zwłaszcza paniom, które śpiewały przy każdym ołtarzu. Dziękuję ministrantom, dziękuję całej służbie liturgicznej, wszystkim drodzy tutaj, którzy brali udział w tej procesji. W sposób szczególny pragnę podziękować tym wszystkim, którzy się w jakikolwiek sposób zaangażowali i przygotowali te piękne ołtarze, przy których mogliśmy się modlić wobec Najświętszego Sakramentu. Nikogo nie pominiam, jeśli kogoś pominąłem, to włączam w to ostatnie podziękowanie tym słowem Bóg zapłać za ten dzisiejszy dzień i za ten udział w tej procesji, za modlitwę i za obecność. Niech Boże błogosławieństwo, drodzy, spłynie na nas, niech nas umocni na wszelkie trudy naszego życia. Niech ten Jezus Eucharystyczny przenika naszą codzienność. Jesteśmy w sumie zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii.